Kiedy myślimy o narzędziach ogrodowych, w naszej wyobraźni pojawiają się przeróżne przedmioty. Podkaszarki, piły, dmuchawy i inne. I słusznie, bo takie rzeczy najczęściej spotykamy w ogrodzie. Jednak wielu z nas przyzwyczajonych jest do tego, że są to ciężkie i niewygodne urządzenia spalinowe. Od jakiegoś czasu jednak trwa istna rewolucja, jeżeli chodzi o tego typu sprzęty i dziś nie tylko są one dużo nowocześniejsze, ale też wypakowane po brzegi technologią. Nie wierzycie? W takim razie zapraszam do oglądania. Pierwszą kwestią, jeżeli chodzi o rewolucję w ogrodzie, jest fakt, że nie musimy już borykać się ze smarem, mieszankami paliwowymi i innymi rzeczami charakterystycznymi dla starych sprzętów. Dziś dbać o niego można w sposób czysty, wygodny i ekologiczny. Prezentowane przez nas urządzenia należą do linii 48 V. Główną zaletą tego systemu jest to, że akumulator można stosować wymiennie do wszystkich urządzeń. Widzimy tutaj kosiarkę kolektor 548E, zasilana oczywiście akumulatorami 48 V. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta kosiarka tak naprawdę zasilana jest jednym akumulatorem. Druga kieszeń, którą tutaj widzimy, jest tak naprawdę magazynkiem dla drugiego akumulatora, natomiast kosiarka zasilana jest z jednego akumulatora. Warto tutaj podkreślić, że wszystkie kosiarki, które posiadamy w ofercie, posiadają innowacyjny uchwyt fulcrum. Poprzez zwolnienie dźwigni i ustawieniu uchwytu w odpowiednim położeniu możemy kosić w trudno dostępnych miejscach. Kosiarka kombi 748E zasilana jest dwoma akumulatorami, które pracują w układzie synchronicznym. Oznacza to, że specjalny układ elektroniczny zarządza gospodarką energetyczną tych akumulatorów, a jednocześnie zapewnia równomierne rozładowywanie obu akumulatorów, nawet jeżeli nie są one naładowane w tym samym stopniu. Drugą rzeczą, która zaskoczyła nas w elektrycznych sprzętach, jest fakt, że są one bardzo wydajne. Przykładem niech będzie tutaj dmuchawa, która jeżeli znalazłaby się w bajce o trzech małych świnkach, nie dałaby żadnych szans nawet domkowi z cegieł. Sprzęty zasilane akumulatorowo są także niesamowicie poręczne. Jednym ze świetnych przykładów jest tutaj kosiarka, która nie ma kółek, a zamiast tego porusza się po trawie niczym poduszkowiec. Zabawa nią była tak wygodna, że zastanawiam się, dlaczego tego typu sprzętu nie ma jeszcze w każdym przydomowym ogródku. Technika akumulatorowa to przede wszystkim brak plam, brak brzydkich zapachów związanych z płynami eksploatacyjnymi, brak konieczności pamiętania o wymianie oleju, o robieniu mieszanki paliwowo-olejowej. To także walory ekologiczne, czyli brak hałasu, znaczy dużo mniejszy hałas niż w przypadku urządzeń spalinowych, dużo mniejsze wibracje, dużo większa ochrona środowiska. Tak więc myślę, że tak samo jak w przypadku samochodów, technika akumulatorowa to po prostu przyszłość. Jednak najlepsze zostawiłem dla Was na koniec. W akumulatorowej flocie firmy Stiga możemy znaleźć bowiem jeszcze jedno, wypakowane technologią urządzenie. Chodzi oczywiście o w pełni automatycznego robota, Stig A. Jest to innowacyjna maszyna ze względu na to, że może pracować bez pętli. Nie ma potrzeby tutaj instalowania przewodu, aby wyznaczyć granice pracy tego urządzenia. Bazuje na dwóch sygnałach, na sygnale GPS oraz sygnale sieci komórkowej 4G. I dzięki temu mamy możliwość stworzenia tak zwanej wirtualnej pętli, czyli ograniczyć wirtualnie obszar działania tego robota. Jeżeli chodzi o obsługę robota, jest ona bardzo intuicyjna. Praktycznie wszystko robimy z poziomu aplikacji na urządzenie mobilne. Zaletą tego robota jest możliwość wyboru trybu koszenia, czyli mamy możliwość wyboru trybu pracy losowego, ale również zorganizowanego. Wtedy robot kosi obszar w postaci takich pasów, co przypomina nam trawniki angielskie, czyli trawniki, na których widoczne są pasy. Wspomniany robot Stig A jest w pełni bezobsługowy, nie wymaga nawet pojemnika do zbierania trawy. Dzięki niemu możemy po prostu zapomnieć o konieczności regularnego koszenia trawnika.
Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, jak mocno rozwinęła się dziś technologia w przypadku sprzętów przeznaczonych do ogrodu. Zamiast ciężkich i nieporęcznych maszyn, mamy przyjemne w użyciu i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które czynią nasze życie wygodniejszym. Jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do odwiedzenia strony firmy Stiga, gdzie na pewno znajdziecie w tym aspekcie coś dla siebie. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A my słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć!